Halo, halo moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku z Życia Złodzieja. Ostatnio był jednodniowy chyba postryk, się nie mylę. Więc no wypadałoby ruszyć w końcu tą fabułę do przodu. No i zobaczymy, co z tym Makaro, czy on tutaj żyje. Na świętego klabaternika, mam halucynację, nie kim do diabła jesteś? Nie jest to ważne, kim jestem. O wiele ważniejsze jest to, co zamierzam do ciebie zrobić, co ty jesteś w stanie uczynić dla mnie. Okej, czego chcesz, młodzieńcze? Opowiedz mi o sobie. Jasper mi trochę o tobie opowiedział, ale tylko z grubsza. Jasper, nie pojmuję, więc ten stary pirat jeszcze żyje? Nadal budzi postrach na morzu? Tak, Jasper żyje, przeszedł jednak na emeryturę. Teraz mieszka tutaj, w wiosce. Więc to tak, cóż, jeśli jesteś przyjacielem Jaspera, mogę ci zaufać. Jak zapewne wiesz, mam na imię Akaro. Przez całe swoje życie byłem piratem, ukradłem wiele skarbów dzięki swojej niebywałej zwinności. Stałem się teraz stary, któremu największą radość sprawia przeczytanie dobrej książki. Drzwi są otwarte, możesz uciekać. Nie jestem za stary na świat na zewnątrz. Bonor kazałby mnie od razu zabić, jakby mnie zobaczył. Okej. Jak dokładnie tu trafiłeś? Historia jest dosyć długa. No właśnie, widziałeś, jak syn Bonora, Hector, dopuścił się morderstwa. Miałeś zostać zabity, ale cię tutaj uwięziono. To nie było zwykłe morderstwo. Hector jest szaleńcem. Może coś przydzwonił jak dziecko. W każdym razie niemal całe swoje życie spędził w lesie. Okej. Chciał użyć magii, żeby komunikować się z lasem. Chciał się nauczyć języka drzew? Nie, o wiele gorzej. Chciał się przemienić w pół zwierzęcą postać człowieka i drzewa. Okej. Co właściwie tu robisz przez cały dzień? Uczy się magii. Okej, nikt nie miałby żadnych podejrzeń. No dobra, potrzebuję twojej pomocy. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę się nauczyć, jak przeżywać upadki z dużej wysokości. Jasper powiedział, że może będzie w stanie mnie czegoś nauczyć. Myślę, że mogę ci zaufać. Chcę coś ukraść. O, wspaniale, co konkretnie? Rubin Bonora! Ale aby dostać się do jego domu, potrzebuję twojej umiejętności. Podobasz mi się, chłopcze. Też sobie wybrał cel. Oczywiście chętnie ci pomogę dać Bonorowi nauczkę. Zwłaszcza jeżeli Jasper ma o tobie tak wysokie mniemanie, jak utrzymujesz. Ale mam jeden warunek. Musisz zabić Hektora i przynieść mi jego głowę. Dlaczego mam go zabić? Hektor jest potworem i mordercą. Wiem, piraci tacy jak ja również zabiję, ale... To coś innego, rozumiem. Tak, czy ci się to podoba, czy nie? Ofiara Hektora długo cierpiała. A nie wiem, ile ma jeszcze istnień na swoim koncie. Albo co planuje w przyszłości. Hektor jest i pozostanie poważnym zagrożeniem. A poza tym chce się zemścić. Gdzie przebywa Hektor? Nigdy nie widziałem go tutaj w wiosce. To nie jest takie łatwe. Wiem, że Hektorowi krótko po jego pierwszym morderstwie udało się mniej więcej doprowadzić do przemiany. Sądzę, że zbiegł do tego przeklętego lasu, który tak kocha. Jakiego lasu? Według map, które tutaj mam, w tej części kraju są tylko trzy małe lasy. Ten nad miastem, na drodze do Ech. Nie budują tam właśnie latarni morskiej? Tak czy inaczej, to na pewno nie jest ten las. Jest za blisko miasta. Zostają nam jeszcze tylko dwa. Musisz spróbować poszukać w obu tych lasach. W porządku. A co jeśli go nie zabije? W
Całkiem proste. Pomogę ci jedynie, jeśli ty wcześniej pomożesz mi. Od tego więc zależy, czy otrzymasz moją pomoc. W porządku, przekonałeś mnie, zrobię to. Czy jestem niebezpiecznym wrogiem i jak najlepiej mam go zabić? Jest cholernie niebezpieczny. Nie wiem, jak dokładnie niebezpieczny po swojej przemianie. Prawdopodobnie ma magiczne moce. Sądzę jednak, że już wystarczająco trudno będzie go znaleźć. Dlaczego? Hejter jest częścią lasu, nie pozwoli się odnaleźć. Myślę, że będziesz musiał go przezwać. To mi wcisnąć robotę? Jak mam to wszystko przeprowadzić? Całość nie jest aż tak skomplikowana. Właśnie stworzyłem runę przywołania. Pomyśl trochę, szczurze lądowy. Siedzę tu już od lat. Miałem nadzieję, że kiedyś dostanę możliwość od tego, by zemścić się na Hektorze. Nie chciałem przegapić tej okazji, więc odpowiednio się na nią przygotowałem. No w porządku. No cóż, mniejsza o to. Jak może wiesz, natura, w tym również las, jest zasadniczo neutralnym terenem. Chciałem przez to powiedzieć, że w lesie panuje natura, lub dokładniej mówiąc Adanos. Nawet jeśli czasami wydać się mroczne, albo będzie zamieszkany przez mroczne istoty, w zasadzie ani Innos, ani Beren nie mają w lesie żadnego wpływu. I bycie cały czas samemu naprawdę ci nie dotknęło? Myślę, że nie widzę żadnego związku. Jeśli chcesz wywabić Hektora, musisz zakłócić neutralność lasu. Powiedz mi, co mam zrobić? No dobrze, niech nie interesują cię zasady rządzące światem. Młody barbarzyńca. Całość znaczy konkretnie, że musisz zabić jakieś złe stworzenie. Na pewno znajdziesz jakieś gdzieś w lesie. Wtedy załatwisz gdzieś sobie owcę. Sądzę, że z dziewicą również by się udało, ale... Tak, rozumiem, co wtedy? Zabijesz więc złe stworzenie, złożysz w ofierze owcę w dokładnie tym miejscu i wtedy wypowiedz słowa przywołania. Saltus Spiritum. Wtedy Hektor powinien się pojawić i będziesz mógł rozbić mu łeb. Ej, ser, od razu wybieram się w drogę, abym wrócił w jednym kawałku. Tylko dojdę, jeśli pójdę tą drogą. Jest to miejska kanalizacja, jednak już od lat nikt nie był całkiem na dole. Wychodzą stamtąd dziwne dźwięki drapania. Nie chcę wiedzieć, jakie stworzenie jest za nie odpowiedzialne. Więc mogę ci tylko doradzić, byś nie chodził na dół. No to porada godna chyba. Mana plus 5, proszę bardzo. Mana plus 5, bardzo ładnie. 14 level, moi drodzy, mamy. No nic, sprawdzimy. Słychać muchy. Drapania nie słyszę. No ale na pewno sprawdzimy tutaj podziemia. No nie powiem, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Mamy tutaj jakąś pałkę z kolcami, kły. Tu woda płynie, słychać kowala u góry. Mamy miksturę. Coś to wygląda na pułapkę mi. Mam być szczery. Otwórzmy sobie skrzynkę, zobaczymy, co tu mamy. Mamy tutaj stary pancerz wojownika, proszę bardzo. Przeklętego maga mamy, chciał przyzwać szkieletem. Na szczęście rozwaliłem go, dał nam jeszcze zniszczenie ożywieńca. I ten armor jest chyba lepszy, patrzcie. Za łatwo nic przez niego nie przejdzie. Wow, fajnie. Nawet bym powiedział, że pasuje do tego hełmu. Super, no teraz mamy prawdziwego wojownika z tego naszego bohatera. No dobra. Za wiele to może tutaj w tej kanalizacji nie było. Ale coś tam było, no. Zobaczmy, Akaro. Wiem, co grasowało na dole w kanalizacji. Tak, opowiadaj. Były tam nieumarłe szczątki jakiegoś maga. Próbował mnie zabić, nie będzie już jednak więcej przeszkadzał. No, Beliara, no szczęście nie wiedziałem, co gnieździło się na dole. Niech tak pozostanie, niebezpieczeństwo jest już zażegnane. Czy ci dać to złoto w nagrodę za twoje trudy? No proszę bardzo, 100 sztuk złota jeszcze w nagrodę. Za pomoc, super. No, wiecie, dostałem kasę, jeszcze armor mam. No super, super. Żyć, nie umierać. No i widzicie, póki co mamy, no, proste zadanie. Nie mam żadnych zadań pobocznych. Alchemik niestety zbyt wiele mikstur nie ma dla mnie. Ciekawi mnie jeszcze sprawa z tymi pierścionkami.
Jak wiecie, mieliśmy dwa nagrobki znalazłem. Jeden był... Patrzcie, Aleksander sprząta. Jak się bawi, zostaw mnie w spokoju. Zostaje skazany jedynie na zamiatanie. Ty to masz szczęście. Bonus za podłość. No, to ja rozumiem. Zasłużyłeś sobie na to, dupku. Miłego dnia, nieudaczniku. Tam, tam, tam. A gdzie jest kapitan? Halo, panie kapitanie. Może jakiegoś questa ma dla mnie pan kapitan? Tu chyba pewnie jest, co? W swojej budce. Gerard. Masz teraz dla mnie jakieś zadanie? Kapitanie, nie. Obecnie nie. Dobra, czyli mamy wolną rękę, można powiedzieć. Tak się zastanawiam, co z tą owcą i który las jest tym prawidłowym lasem. Na pewno nie ten koło miasta. Chciałbym kupić owcę. W porządku, możesz dostać Lizel. Będzie cię to kosztować jednak 250 sztuk złota, ani sztuki mniej. W porządku. Miej ją na oku, to najlepsze z moich owiec. Gdzie jest ta Lizel? Tutaj jesteś, dobra, hoj. Cześć, owco. Jest i ten sławny dialog. Cześć, owco. Czemu ja rozmawiam z owcą, do cholery? Wiecie co? Tamten las koło murów miejskich raczej też mi się nie wydaje, żeby było to tą lokacją, gdzie może być ukryty ten ziomek. Raczej pasowałby mi ten las, bo tam mieliśmy jakiegoś trupa, jakiegoś szkieleta, tak, powieszonego. Taki bardziej mroczny klimat ma tutaj ten las. Oczywiście musimy uważać na naszą owieczkę, żeby nam nic nie zabiło tej owcy. No jeżeli się mylę, no to oczywiście wczytamy save i pójdziemy z owcą do lasu tam koło muru, po drugiej stronie i tyle. Moi drodzy, nie ma co się oszukiwać. To jak pamiętacie, ten grobowiec uruchamiałem. Tak się zastanawiam, gdzie jeszcze mogłem ominąć jakiś grobowiec, który mógłbym kliknąć, tam grób. Możliwe, że w tym lesie obok miasta, bo tam możliwe, że gdzieś było schowane jakiś grobowiec, nie wiem. Nie wiem, ciężko mi coś wymyśleć, ale właśnie mi się najbardziej wydaje sensowne tamto miejsce, nie wiem. Potworów, jak widzicie, póki co nie ma, no wybijałem potwory. Więc nie powinno być problemu. Owieczka póki co za nami idzie sobie. Trolla oczywiście nie ma, troll zabity, skóra sprzedana. No byliśmy praktycznie wszędzie, ale kurczę, nie da mi spokoju ten ostatni grób, w którym będę mógł... Oj, owieczka mi się tu buguje. W którym będę mógł oczywiście zdobyć ostatnią część pierścienia, chyba, na to wygląda. Oby on się nie utopił, ale chyba się nie utopi. Chodź, owieczko, chodź tutaj, tak. I chyba już teraz wejdziesz normalnie pod górkę, co? Wejdziesz, dobra, super. Chodź, owieczko, zapiszemy sobie. Idziemy, moi drodzy. No i co, nie oszukujmy się, tak jak mówię, no pomału zbliżamy się do końca gry, do końca modyfikacji. Prawdopodobnie potem wezmę się za Bitcopa. Wiecie, tą gierkę taką. Jesteśmy tym, powiedzmy, policjantem tam. No i zobaczymy, jak to będzie. O, proszę, orka mamy. Co tu robi ork? Niczego tu nie znajdę. Dostałem wpis. Cóż, zabijając orka pozbawiłem życia istotę Beliara. Teraz powinienem przyprowadzić owcę. Mam również nadzieję, że jestem we właściwym lesie.
No okej, jest owca. Oho. Saltus Spirit. To odważasz mi się przeszkadzać. Jaki ty ohydny potworze. Jak widzę, rzeczywiście udało ci się stać częścią lasu. I dlatego nie powinieneś wchodzić do tego lasu. Ale go fajnie zrobili, co? Rozgniotę cię, uczynię moim służącym. No pokaż, co potrafisz, pyk. Atak. Załatwię cię! Git! Załatwię cię! Git! Załatwię cię! Git! Załatwię cię! Gin! Gin! Dobra, szkielety załatwione. Uleczymy się. Nie wiem skąd nasz bohater wziął tą dużą miksturę, bo nie miałem dużej mikstury. O dziwo, on się uleczył dużą miksturą właśnie. Gin! Gin! Okej, czy tak ma się sytuacja? Czy on będzie respił potwory, które mam zabijać po prostu? Na to wygląda, moi drodzy, na to wygląda. W międzyczasie, jak te potwory oczywiście będziemy bili, to on będzie nas oczywiście rzucał kulami ognia, więc schowamy się. Zabijamy potwory, które tam powiedzmy nam spawni. No i tyle, no. No i tyle, moi drodzy. Ale las, myślę, że... Dobrze skojarzyłem, że ten las będzie idealny dla Hektora. Tutaj mi się wydawało, no bo koło miasta też tak na tamten las jakoś nie pasował. No tu oczywiście z nim gadaliśmy, miksturę wypijemy. Atak, zapiszmy sobie. Niczego tu nie znajdę. Czyli jak rozumiem, mam zabijać te potwory póki co, dobra. Twarda pałka. Nie ma czego prądować. No, panie. Panie Golem, zapraszamy. Dobra, zapisik. Panie Golem! Znaczy, zabiję swojego golema, idiota. Niczego tu nie znajdę. Dobra, chyba jest solo, tak? Ale dobrze, że zapisałem, moi drodzy. Akurat crasha dostałem na nim. Nie wiem czemu, ale na przykład w tym momencie, jak wiecie, jak jest ten pirat tam na brzegu, gdzie ratujemy tą kobitkę, tą córkę sędziego, czy jak tam tego nazwać go, to tam też często mi się crashowała gra przy tej wodzie, jak się płynie do miasta, tam z tej wysepki małej takiej. Tak jak widzicie, nawet w tym wypadku, tak? Przy walce z Hektorem samym. Załatwię cię! Nie to, nie ten save. To był chyba ten save po zabiciu. Tu już była chyba walka z Hektorem. Tak, tak. Sługa burzy. Głowa Hektora. Nawet ciekawa ta broń, ta jego sługa burzy. Dobra, uleczmy się, zapiszemy grę na czwartym slocie. No i co, moi drodzy, do Renwy. Mamy teleport, więc nie będziemy tracić czasu. No i zobaczymy. Czy nauczy nas oczywiście Akaro tego.
Czy czasami nie muszę dobić levela? Ha, to jest ciekawe. Czy on uczy nas bez punktów nauki, czy jednak te punkty nauki są wymagane? Zaraz obadamy sprawę. Wtedy za dźwięki, ale wiadomo, ciepło jest, więc okno otwarte. Dobra, Akaro. Kapitanie Akaro, zdobyłem skrzynię ze skarbem. Co? O 3 hektarowi łeb, proszę, to on. O mój Boże, dziwnie wyglądasz, dupku, proszę? Nie ty, Hektor, rzeczywiście jest w połowie drzewem. Były jakieś trudności? O, jak już poszło, czyli teraz nauczysz mnie akrobatyki? Tak, tak, naturalnie. Sztuczka jest prosta, nie możesz bać się ziemi. Nie próbuj się podtrzymywać, ani zapobiegać swojemu upadkowi. Okej. Ludzie, jestem sprężysty za sztuczkami, które pokazał mnie Karaskok, nie powinien być teraz dla mnie problemem. Myślę, że po kradzieży Lubina mikstura szybkości nie będzie takim głupim pomysłem. A nie lepiej teleporta użyć, moi drodzy? No i proszę bardzo, możemy już skakać ładnie. Zapiszmy. Możemy ładnie skakać. Kamilo, czy ty masz jakieś poty dla mnie? Już teraz to nie ma znaczenia w sumie. Nie no, jakieś tam poty masz, wezmę je. No i dobra. Zobaczmy, Jasper. Rozmawiałem z Akaro. Udało ci się więc rzeczywiście do niego dotrzeć? Tak, jak widzisz, należy teraz oficjalnie do Straży Miejskiej. Jesteś cholernym duchem. No dobrze, co powiedział Akaro? Zadzie mi swoje akrobatyczne sztuczki. Wspaniale. Zobaczymy, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Czy co, muszę odpowiedni moment teraz wyczekać i dostać się na dach po prostu. Podobno wieczorem chyba ich tak nie ma na dachu, nie wiem. Pójdę jeszcze do kapitana, zobaczyć czasami. Nie ma dla mnie jakiegoś kuścika. Czy nie ma pan dla mnie jakiegoś kuścika? Obecnie nie mam dla ciebie zadania, okej, okay, no dobra, trudno. No co, moi drodzy, śpimy do wieczora i zobaczymy. Zobaczymy, może uda nam się dzisiaj ten rubin ukraść do północy. Odłóż broń! Hej! No okej, okay, patrzcie, Sylwan nas tutaj wygania z domu. A gdzie stałem na targowisku, ciekawe. No to co, moi drodzy, próbujemy. Próbujemy dostać się... po rubin. Dostaniemy się po rubin, zobaczymy. Powinno mi się chyba udać. Mamy oczywiście teraz akrobatykę. Żałuję tylko, że nie wiem, gdzie jest ostatni ten grób, gdzie mogę zdobyć pierścień. Więc no niestety wam no, nie powiem. Nie pokażę wam niestety tego, nie wiem. No chyba, że uda mi się to jeszcze gdzieś tam doczytać, może gdzieś na forum jest jakaś podpowiedź a propos tego. Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. No, a tu jest ten dach, na który musimy zeskoczyć. Co my mamy wpis? Udało mi się drogą wejść na dach Bonuana. Powinien też spróbować niezauważenie zakraść się do domu. No dobra, niezauważenie zakraść się do domu, no chyba. O nie. Ty w końcu i tak cię dorwałem. O nie, chyba coś popsułem.
Jest Bonor. Jakąś księgę znalazłem, nie wiem. A co z tym kuferkiem, moi drodzy? Przydałoby się parę wytrychów. Ale chyba raczej on będzie miał skarb w podziemiach, w skarbcu, nie? Czekajcie. Tu ma tylko złoto, a to złoto mi na nic nie jest potrzebne. Co ty tu robisz? Oj. Zauważył mnie chyba strażnik. Tego niestety nie mogę otworzyć. Tak, bo oni jakoś tam warty chyba zmieniłem na tym balkonie. Czy udało mi się go zabić? Czy pokonać, powiedzmy. Ej, to jest najlepsze, nie? Że my dajemy im radę. Jeżeli ktoś tu rozdziela ciosy, to jestem ja. Zrozumiano? Zrozumiano, szefie. Zrozumiano. Gdzie ten skarb cholerny jest? Czekajcie, bo tu jeszcze były jedne drzwi po lewo, obok strażnika tego tutaj. Jak stoi, ale... Tutaj raczej nie. Jasne? Niech to będzie. Dobra, zabili mnie. A nie, tutaj rubina nie widzę. Czyli tutaj jest tylko taki, powiedzmy, skarbiec, gdzie jest pełno strażników. Okej. Okay. Tu mamy 400 sztuk złota. Tam u góry była mikstura. Obczajmy cały teren, to będzie nam już oczywiście łatwiej. Czyli ten strażnik za moment będzie zmieniał wartę z innym. Chcę zapieprzyć to. Halo? Aha, pusta ściana, okej. Okay. Pytanie, gdzie on będzie szedł z tą zmianą swojej warty? A, coś takiego robi, dobra. Na razie jest, powiedzmy, w miarę okej. Moi drodzy, misja impossible normalnie. Zrobimy niemożliwe, czyli ukradniemy Rubin Bonorowi. A ja tak sobie na zmianę tam u góry chodzi, okej. Tu mamy kolejny kufer. No, raczej to nie będzie chyba w kufrze leżało. Nie chcę mi się w to wierzyć. Tam jest jeszcze strażnik.
No to jest oczywiście samo wejście do budynku Bonora. Jest Rubin. Jest Rubin, moi drodzy, ale oprócz tego coś tu jeszcze jest fajnego. To się nie walczy! Zrozumiano? Niech to będzie dla ciebie nauczka! Kurczę. Ale moi drodzy, wiemy już gdzie jest Rubinek. Dobra, zróbmy tak. Mikstura szybkości. Waka mikrofon! Jakiś wpis jest? Mam go, Rubin Bonora jest teraz w moim posiadaniu. Powinien teraz tak szybko jak to możliwe uciec z miasta, zanim ktoś zauważy kradzież, okej? Okay. Aha, zauważyli moją kradzież strażnicy. O fuck. Rozwalają sobie umy... Okej, uciekliśmy i... Bleib stehen, du Feigling! No nie mówcie, że dostałem bełta w plecy. Kom się. Jasper? To brzmi, jakby mi coś robił niemoralnego. Więc udało ci się. Dlaczego jestem jeszcze przy życiu? Dostałem bełtem w nogę. Myślałem. Od bełtu w nodze się raczej nie umieram. Ale wiem, o co ci chodzi. Straż miejska była, powiedzmy, rozproszona. Coś się wydarzyło podczas twojej ucieczki. Wtedy, co cię chwyciłem, zabrałem z miasta. Zawdzięczam ci życie. Ach, to nic takiego. Co tu w ogóle robisz? Czy nie jest niebezpiecznie się ze mną pokazywać? Musiałem uciekać, by ratować swoje życie. I szczerze powiedziawszy, nie sądzę, żeby kogoś teraz interesowało to, co z tobą robią. W takim razie powiedz, co właściwie się stało. Pojawili się piraci. Widocznie długo nas śledzili, zaraz po tym, jak ukradłeś Rubin, przybyli. Mają nowego przywódcę, piraci mają nowego przywódcę, który jest jeszcze gorszy. Rubin Bonora, to jest ich cel. Myślę, że tej wymówkę będą co 6 godzin dokonywać egzekucji na jednym z wieśniaków, póki nie będą mieć Rubinu. Masz dwie możliwości. Pierwsze, dasz mi Rubin, przedmiot, tak długo tyle się trudziłeś. I twoje zadanie się nie powiedzie, jednak dasz możliwość uratowania Remwy. Jeśli to uczynisz, jestem pewien, że mieszkańcy Remwy przebaczyliby ci twoje porządkowe zamiary. Ale nie wyjdzie niestety nic z twoich zawodowych planów. Ale będziesz mógł wieść spokojne życie w tym mieście. Wyjdziesz Rubin ze sobą i odbierzesz nagrodę od swoich zleceniodawców. Jednocześnie co 6 godzin będzie umierał jeden obywatel miasta, aż Remwa zostanie wybita w pień. Ile ci zauważę, że wieśniacy mówili prawdę. Ale zdasz egzamin. Dlaczego pozwalasz mi wybierać? Zdecydowałem się. W takim razie mów. Weź ten cholerny kamień. Wszystko, na co pracowałem, stracone z powodu tych przeklętych piratów. Dobel jara z nimi. Weź ten cholerny przedmiot, daj go piratom i ratuj Remwę. Nie mogę ich wszystkich zamordować. Nieszczystego egoizmu. To był właściwy wybór, chłopcze. Jestem z ciebie dumny. Wezmę kamień i zaniosę go z powrotem do wioski. Myślę, że będziesz mógł przyjść, gdy tylko pieraci odejdą. Wyjaśnię wszystkim, że to ty ich uratowałeś.
Schweren Herzens trennte ich mich von meiner mühsam geraubten Beute. Bruno schrie und war außer sich vor Wut. Er hetzte sogar seine Wachen auf die Dorfbewohner. Wachen! Das war sein Fehler. Gezwungen durch die Umstände, gelang es Remvas Einwohnern, sich endlich von Bruno zu befreien. Bürgermeister Silvan übergab den Rubin den Piraten, die tatsächlich ihr Wort hielten und ohne weitere Plünderung von dannen segelten. Wahrscheinlich war Jasper daran nicht ganz unbeteiligt, aber nur das Ergebnis zählt. Ich habe mich inzwischen an das friedliche Leben in Remva gewöhnt. Die Gesellschaft kann mir gestohlen bleiben. Irgendwann werden sie mich finden, doch bis dahin genieße ich mein neues, normales Leben. Und wenn sie kommen, werde ich vorbereitet sein. No właśnie. W pamięci Helmuta. No i co, koniec tej fajnej modyfikacji, nie powiem. Nie powiem, fajna modyfikacja, naprawdę polecam każdemu zagrać. No i co tu dużo mówić, moi drodzy. Modyfikacja ukończona. Na pewno pojawią się jeszcze inne modyfikacje, także spokojnie. Będzie jeszcze sporo, dużo dobrej zabawy. Jeszcze na pewno, moi drodzy, będzie sporo modyfikacji, które dla was nagram. Wiadomo, niektóre są na live'ie, niektóre będą oczywiście nagrywane. Póki co, tak jak mówię, no w planach na razie mam dokończyć serię z Bitcopa i chyba Mass Effecta sobie zacznę, a to tak dla informacji tylko. No i prawdopodobnie może jeszcze jakiegoś pomniejszego moda sobie przy okazji zagram, bo na pewno jeszcze jest sporo ciekawych modów. A póki co dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i cześć!